Także już witajcie, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przepotężny trap najlepszy zawodnik trafiony przeze mnie w tej FIFA, dlatego opłaca się zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić subika na kanale. I możecie to właśnie docenić, ponieważ nagrałem to drugi raz, tak jak będziecie mogli zauważyć, że podczas otwierania pierwszych paczek niestety jakość audio, właściwie głośność mojego mikrofonu nie była dobrze ustawiona, w związku z czym musiałem nagrywać jeszcze raz. No i co, bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania, no i co, po prostu lecimy. No i co widzowie, głodni kontentu? Otóż dzisiaj postaram się wam go dostarczyć. Co prawda może nie będą to najlepsze paczki, no bo tworzymy sobie paczki za momenty. To będzie to konkretnie jedna paczka jak na razie. Mam 64 gwiazdki, czyli równo tyle ile potrzeba na zdobycie tej najlepszej paczki za momenty. Tudzież właśnie za gwiazdki, zależy jak to co woli. I mamy paczkę, złotą paczkę piłkarzy premium. Odbieramy to sobie i zostało nam 0 gwiazdek na koncie. Więc zobaczymy co będzie w tej paczce. Oprócz tego otwieram się kolejny, bo nie będzie to siądzie, a Ciro Immobile jest naprawdę sporo, co będzie oprócz tego w środku i mamy Muriela. Ej, to jest paczka wymienna, to jest paczka wymienna moi drodzy, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To wszystko idzie sobie na listę transferową, a my przejdziemy sobie do tworzenia jeszcze jednej paczki, ponieważ mamy zachomikowaną w sklepie i zobaczymy czy coś w niej siądzie, bo naprawdę fajnie by było coś dobrego trafić. No ale czy to będzie mi dane? Przekonajmy się w tym momencie, bo mamy teraz właśnie, o, centrala, sklep, mogłem sobie zrobić cięcie, ale Komu potrzebne cięcie do szczęścia, nie? Także przechodzimy sobie do sklepu i otwieramy sobie paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Potem przejdziemy sobie oczywiście do meczu. Niedługo planuję ulepszyć mi składnik, z tym, że kartę 85 overall. To jest bardzo czyli jeszcze Espino. Nie, dziękuję. I Pedri są naprawdę, no kosztują 10 tysięcy monet. Ja chcę poczekać troszeczkę, aż stanieją. No bo jednak przydałoby się, żeby tych zawodników kupić jak najtaniej, żeby się nie przypłacać na składzie. No i my widzimy się w meczu, bo naprawdę trzeba troszeczkę pograć w te drużyny rivals, ponieważ potrzebuję troszeczkę zwycięstw do tego, żeby wbić się do rangi 5, mieć ulepszone nagrody. No i oprócz tego wbić nagrody sezonowe. Widzowie, sprawa jest następująca. Gram sobie o awans do 5 dywizji. No i niestety nagrałem to drugi raz. Pierwszy mecz, który nagrałem, mi się nie nagrał głos po prostu. Się nagrał tak cicho, że nic nie było słychać. A teraz po prostu muszę to drugi raz nagrać, ale w międzyczasie udało mi się właśnie zagrać jeszcze parę meczów, byśmy mieli troszeczkę luźniejszy dzień. Zobaczymy jaki tylko składnik ma nasz rywal. 4-4-2. Ojejku, oj, to jest dobry skład. Ma ten Falcao i Danjuma, są naprawdę bardzo dobrzy napastnicy. Pedri, Valverde. No i oprócz tego bardzo solidna obrona. No i właśnie nie dokończyłem. Gramy sobie o awans i potem otworzymy sobie paczkę 70 tysięcy monet i parę innych. Także po prostu lecimy. I mam nadzieję, że zostawicie paczkę w górę, bo no przydałoby się tutaj bić parę łapeczek w górę za to poświęcenie, za to no podwójne nagranie dzisiaj. I skład troszeczkę się zmienił, ponieważ wykonuję sobie wyzwania o to, żeby po prostu zgarnąć te karty na wypożyczeniu. W związku z czym, no muszę takim składem troszeczkę januszowym grać, ale i z tym sobie poradzimy. Danjuma po raz kolejny położę, może mnie skarcić, a na szczęście do Norma na posterunku. No tak żałuję, że nie zrobiłem tego SBC, bo on mi się teraz by do składu naprawdę przydał. A to jest po pierwsze fajna karta, a po drugie ma fajne linki z tym Depayem, którego chciałbym mieć niedługo w swoim zespole. No i fajnie było go mieć, ale niestety już z tego co wiem to SBC się skończyło, więc może być, po prostu to jest niewykonalne, żeby go pozyskać do naszego zespołu. O, niedobrze, to jest wrzutka. I Donnarumma jak na razie pokazuje, jest bohaterem w tym spotkaniu, naprawdę to co on wyjął w tym meczu, to nawet, to w innych nie miałby prawa, nie miałby miejsca, bo naprawdę w innych meczach myślę, że to by było bardzo ciężkie, no bo Donnarumma potrafi się wylać, ale w tym meczu jak na razie, oby nie przechwalić, no spisuje się na piątkę z plusem. To jest Luis Muriel. Wiecie co tutaj się wydarzy, wiecie co tutaj się wydarzy. Strzał fałszem, niestety nie mogłem tam kurde wziąć rzut wolny. Ale myślałem, że uda mi się dojść do dobrej pozycji strzeleckiej. Niestety to nie wyszło. Uwaga, Luis Muriel tam po zamieszaniu strzałem bramkę na 1-0. No Muriel naprawdę jest to bardzo fajna karta. I myślę nad tym, żeby wkomponować go do mojej pierwszej jedenastki. Bo patrząc na to, jak on gra z tej ławki rezerwowych i teraz w podstawowej jedenastce, to naprawdę by było bardzo fajnie mieć go właśnie w wyjściowym składzie. No bo jednak taka karta, no się marnuje na ławce rezerwowych. Przynajmniej w tej piątej dywizji, w której jestem. Uwaga, teraz Luis Muriel. O, jedno wypuszczenie piłki za dużo, niestety. Niebezpiecznie teraz Danjuma, niestety 1-1. I gościu robi dziesiątki. Jak wiecie, mnie te dziesiątki strasznie denerwują, w związku z czym trzeba go skacić za to, co on robi. No bo jednak,
No ja prawidłnie pominąłem tą dziesiątkę, ale niestety mój rywal chyba nie zrozumiał, że ja mam tylko pokojowe zamiary, że nie chcę wywołać tej wojny na daby. No i trzeba po prostu strzelić jeszcze jedną bramkę co najmniej i nie stracić żadnej. Dobra, moi drodzy, koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy 1-1. No ale myślę, że tutaj jest perspektywa na to, żeby wygrać to spotkanie, no bo jednak mając takich zawodników w swoim składzie jak Muriel, trzeba to po prostu zrobić. I przede wszystkim trzeba zrobić zmianę, bo Royce to nie jest to, dlatego będzie sobie tutaj Correa za Di Maria, bo niestety na skrzydle Di Maria się nie nadaje, wejdzie sobie Silas i na SP za Nuniesa, chociaż nie, Nunes gra zbyt dobrze, wejdzie sobie Herrera. O, niebezpiecznie, Timo Werner, nie! Jeżeli ja przegram ten mecz, to będzie naprawdę bardzo źle, no bo ja chcę wreszcie się wbić do tej piątej dywizji. Zaczęło się naprawdę bardzo dobrze od strzelania bramki, ale straciliśmy dwie w tym momencie, no. Dobra, może coś z Kikowlicza, zobaczmy jeszcze Correa przy piłce, ale z tymi nogami naprawdę jest bardzo ciężko. Muriel. Ale jeszcze, nie tracimy nadziei, Kurde, Timo Werner, ja muszę zmienić formację na 4-4-2. Timo Werner, nie, dobra, ja włączam pressing zespołowy. Nie mogę przegrać tego spotkania, po prostu jeżeli to przegram, to będę naprawdę daleko tej dywizji piątej i... Nie wiem, dobra, włączamy formację, dobra, zostajemy na tej formacji 4-2-3-1 i na razie tutaj będziemy mieli taktykę po prostu nieustanny pressing. Muriel, masz jeszcze szansę się zrehabilitować. Jeden gol, jeszcze jeden gol. Dobra, włączamy teraz pressing zespołowy. Nieustanny pressing. I ciśniemy, po prostu nie ma co. Dwie minuty zostały, tak naprawdę mi się wydaje, że sędzia doliczy z minutę. Uwaga, Marcus Rashford niestety nie doszedł do tej piłki. No, panowie, presujcie, ma pressing zespołowy, jest włączony. Kurde, co chodzi z tym pressingiem, naprawdę. Teraz gość zaczął grać na czas, to są bardzo ważne minuty, ale to już jest koniec i nie ma już nic. No bo tak, no kurde, dobra, nie odbiorę piłki. Dobra, widzowie, no przegrałem głupio mecz, naprawdę, zobaczymy czy strzeli bramkę, no nie, dobra. Po prostu widzimy się w paczce za 50 tysięcy mont i paru innych, jestem z takim średnim humorze niestety. No bo tak blisko do tej ligi piątej, a jednak tak daleko. Widzowie, po raz kolejny mamy paczkę rzadkich zawodników, czyli paczkę za 50 tysięcy monet. I myślę, że to jest dobry moment, żeby ją otworzyć, no bo na po prostu otarcie łez, że ta gra jest taka, jaka jest. Trzeba otworzyć paczkę i po prostu zapomnieć o tym, co było w meczu. Oczywiście mówię to o tym meczu, który najprawdopodobniej był wrzucony na YouTube'a, no bo niestety miałem mikrofon wyciszony, tam dosłownie tylko troszkę było słychać. Ale no dobra, to jest nieważne, bo teraz najważniejsze jest to, żeby otworzyć te paczki. Zacznijmy od paczki dwóch rzadkich złotych piłkarzy. I może w środku akurat coś będzie. Chyba nie, bo nawet walkoutu z tego co wiem to nie ma. Kim to może być? Myślałem, że Carlos Soler. Gdyby to był Carlos Soler, byłoby dużo, dużo lepiej, ponieważ on mi się przydał do składu, a Fabian niestety się nie przyda. No i złota paczka. Doskonały wybór do wzmocnienia pił. Coś tam było takiego napisane w opisie tej paczki. Teraz mamy Walia, to będzie James, tak jest? Mamy Jamesa. 95 tempa. Brzmi nieźle, tylko że 70 strzelania, to już tak troszeczkę gorzej. Size, Lukeba, o dobra, mam 1000 końców, więc naprawdę bardzo fajnie. I Jamesa z tego co wiem mam chyba wymiennego, tak jest. 38 meczów, 7 goli, 7 asy, naprawdę na początku gry był to fajny super zmiennik, ale teraz niestety już jest taki nijaki, oprócz tempa nie ma nic dobrego. I paczka dwóch piłkarzy, po prostu to ją sobie otwórzmy. Zabiera jednego rzadkiego piłkarza, więc zobaczymy, czy coś w środku będzie. Brazylia, SPO, Coronado. Już go mam niestety w klubie, niedawno go trafiłem nawet. Wczoraj czy przedwczoraj. Więc niestety nic dobrego tutaj nie ma. Tylko nie pamiętam, czy mam go wymiennego. Niestety mam go niewymiennego, więc przechodzimy sobie do kolejnej paczki, w której mam nadzieję, że trafimy jakąś niesamowitą kartę. Ale nadzieja matku głupich, jak to się mówi, no bo z moim szczęściem to raczej nic dobrego tutaj nie będzie. Ale zobaczmy, to jest ten moment. No walkoutu chyba nie ma z tego co widzę, bo jakoś ta... A nie, dobra, jest Tammy Abraham. Myślałem, że przez chwilę, że to może być jakiś Tunej, tylko że Tunej ma kartę właśnie tą Rules Breakers. I mam informa. To jest spoko, mamy wymiennego informa w klubie. Tammy Abraham, niestety nie wiemy labordę. I widzimy się w paczce 50 tysięcy monet.
No i najrzadsi, najwyżej ocenieni piłkarze w jednej paczce zbiera 12 złotych piłkarzy, w tym gwarantowanego ocenia 83 plus takiej osobistej paczki, a to w środku będzie, przekonałem się teraz. Proszę, walkout, jakiś fajny walkout, może Rule Bakers, chyba walkoutu nie ma z tego co widzę. O, Niemcy, Rudiger! To jest Rudiger! Let's go! Dobra, mamy Rudigera. To jest naprawdę bardzo fajny środkowy obrońca. Co ja teraz mam zrobić z moim składem? To jest dobre pytanie. Rudiger, czy ktoś jeszcze w środku? Jest Ansu Fati, Openda, Mukiele. Ale Rudiger to jest mój najlepszy traf w tej chwili. On kosztuje około 100 tysięcy coinsów. 100 tysięcy coinsów, więc tamten filmik z Koulibalym, gdzie trafiłem, nazwałem ten filmik, że to jest najlepszy mój traf. Jest już nieaktualny, ponieważ mamy teraz Rudigera 87. Naprawdę świetna paczka na zakończenie tego odcinka. Myślę, że bardzo fajnie jest go trafić. I że po prostu jakoś ten składnik przebuduje, żeby go mieć w swoim zespole, bo wiadomo, takiego zawodnika nie można zadać na ławce, bo to jest zbyt dobry zawodnik na tym etapie gry. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzałeczka. Trzymajcie się!